Marko Dresiarze, na dzisiejszym treningu chciałem się Wam do czegoś przyznać. Każdy człowiek, nawet dresiarz, ma jakąś słabość. Moją słabością jest oglądanie takich głupich programów. No i jednym z nich jest Hotel Paradise. Korzystając z okazji, chciałem powiedzieć, że kibicuję tam Kamilowi i mocno trzymam kciuki za to, żeby wypierdolił cycka kółkowatego Robsona i kurwa Nadzie. No i to tyle. A tak poważnie i z merytoryki, to włączyłem sobie hut, podgrzewam sobie temperaturę, zaraz przyjdzie Norbert, zaczniemy trening, nie wiem co dzisiaj mam w planie, jak zwykle mnie zaskoczy. Teoretycznie założenie jest pull, ale Norbert tak robi co chce ze mną, a ja się muszę mu poddawać, więc sami zobaczycie jak to będzie wyglądać. A teraz zwiększam tempo, 5 minut truchtu. Zobaczymy, jak zeszła waga. Tak. Taki rodzynek na torcie. Dobrze się mówi, nie? Wisienka na torcie. Wisienka. Ale Hajto okay. Mówi truskawka. Co? Hajto powiedział podczas komentowania meczu, truskawka na torcie. No, ja powiedziałem rodzynka, także kurwa, po jednych pieniądzach. Okej. Okay. No to działamy. Najpierw prośba o sprawdzenie wagi. Wiem, że zeszła. Dzisiaj rano się ważyłem, ale zobaczymy dokładnie. Trzeba to udokumentować. Ja i potem powagę, niestety tutaj mamy stabilne podłoże. No i tak jak pamiętacie, aha, bo ja patrzę na wagę. Tak jak pamiętacie, 1 listopada ma być jutro, czyli dzisiaj mamy 31 październik. Założenie 80 kg. Czy widać? Nie wiem, co? Może po prostu stań. '79. Widać. Widać? Nie masz się. Okej.
No to powiedzmy, że kurde, tam nie dopiłem czegoś, ale 79,5 myślę, że jest. Na pewno Robert, nie, Robert na pewno nie zjadł śniadania, to jest normalne u niego. Żeby kurwa oszukać, żeby waga była taka. Ale założenie, jak widzicie, jest. Wcale nie trzeba było dużo. Trening regularny i trochę myśleć o tym, żeby się nie przejadać. I tyle. Co się śmiejesz? Patrzę, pokazuję twoje ramiona. Ramiona tutaj, kurwa, jest największy problem. Od razu mówię, że pierwsze, gdzie schodzi, to właśnie z ramion, z nóg i z dupy. A najtrudniej to jest to, kurwa. Tutaj cały czas siedzi. Tyle praktycznie, ile było, to tyle siedzi. To jest pewnie ostatnia rzecz, która zejdzie. Ale ja jestem cierpliwy. Testujemy. Będziemy widzieć tak naprawdę, wiesz, w skali, kurwa, za miesiąc, półtora dopiero. Co jest lepsze i... Wiem, że ostatnio było po prostu 7-5, nie? Wiesz co, ja robię z setką. Teoretycznie tak, on się powtórzy ten serio. Ale spoko, wiesz, bo tego nie robić się też po prostu. Przyciągnij sobie sztangę troszkę, stopki szerzej. Pijak? Kurwa nie. Troszkę do przodu podejść. Jak najbardziej pijak. Krzyżowałem, kurwa, nie krzyżowałem te nogi. Nie mogę się zdarzyć. No, ale najlepiej do przodu troszkę dać. Tak ma samochód, to samo nie chcesz robić. Znaczy tam muszę wrócić do domu, bo to nie ma. Bo nie masz paliwa. Tak, nie ma paliwa i nie ma psa, nie ma prawa do rana. On nie ma, on miał 7 rana największą. Psa chcesz zjeść, żeby mieć paliwo, nie rozumiem. Kiełbasę chcesz zjeść, a wiesz co, na spacer. Nie. A, okej. No, nas ktoś nie zaczął. Nie wiem, co. Ty, ale był taki mem na Facebooku. Prośba Patryk, żebyś go wrzucił. Jak goście, jest czterech jakichś przywódców świata i tam na przykład Donald Trump jest jakimś tam, wiesz, Lessim, kurwa, tym hartem takim długowłosym. Andrzej Duda z jakimś tam pieskiem, Jorkiem. Ktoś tam jeszcze i Chińczyk z talerzem. Talerzem i zbiegał okiem mięsa. Jakiś przywódca Chin, wiesz. Nie widziałem tego mama, ale... Podejrzewam, że będę rozśmieszył. Ej, kurwa. Ale jest jakaś tutaj niedaleko wioska Krakowa, to też mówiłem się, że tam były psy. No. Dobra, koncentracja. Bata. Dobra. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. A zauważyłeś już, że nie wpuszczam się tak
Nie masz takiego gwałtownego rumana. No, to dobrze, że się nie cieszę, że się pociągnąłem. Widzę. Tylko... Na szerokość? Jakby wyciska sztabę. Jak się wyciągnąć, to żeby sztanga była w tym samym miejscu, jak do wyciskania, czyli tu na miejscu dole. A ja mam obwisłe słupki na brzuch? No to... To na dół. Byłem w urzędzie, zajmowała to mieszkanie. Kobieta drzwi zamyka, kładzie mi kartki, mówi, że to mam podpisać. Te kartki później dezynfekuje, ręce dezynfekuje, wie. Mówię, proszę się odsunąć, tam co mam robić, nie? Przyszła starsza kobieta się coś dowiedzieć, ona szybko weszła tam, zamknęła drzwi i przez drzwi się rozmawiała. I z krucyfiksem, kurwa. I z czosnkiem. Pierwsza seria była taka, o kurwa, co on tu prawda? Nie. Powiem ci, nie próbowałem tego nigdy i wydawało mi się, jak oglądałem to, ja nie będę tego robił, chyba dzieci nadal. A to przytrzymać, dotkniesz go teraz drzwi, żeby tyłek był spięty, nie? Już, o, dłuższa biodra, do tyłu, to by... O, jeszcze tyłek już bezpięty. Biodę, czy nie przy tym. Tam przy tak połyska. No to tutaj faktycznie. No ty, żeby to. Bo to nam nie chodzi o to przyciągnięcie sam, tylko to utrzymanie kurwa tej linii chyba, no. I znowu się mi korpus kłania. Moja mocna strona. Najmocniejsza. No, najmocniejsza, kurwa. I korpus to jest najmocniejszy. Właśnie dlatego, kurwa, miałem przepuklinę. Nic nie trzeba było mówić, bo sam poprawiałeś sobie cały czas tyłek. Znaczy tylko kilka razy no, powiedzieć. Ale nie mam siły do dociągnięcia tych palców. To co, robimy z taśmą czy na laweczce? Ja ci pokażę moją konstrukcję. Uważam, że jest zajebista. Ćwiczenie jest bardzo przyjemne w ten sposób.
Daj na to te dwie piąteczki. No, no, no. Potrzebujesz? No, bo jeden, one się tak kontruje troszeczkę. I tak to podskakuje. No to płaci. No płaci i na dildos. Nie lubię robić na prosto. Czemu? A ja wiesz tam, to gwiazdki, kurwa. No bo trzeba je cały czas kontrolować, żeby był prosta. No dobrze, stary. To chyba bardzo neutralny ruch jest. No, neutralny, łatwiejszy. Taki, jakby supinacja trochę, nie? Znaczy supinacja to już praktycznie jest od początku. Tutaj, kurwa, jest... A tutaj bym, jak miał tak, to bym mógł wyżej parę centymetrów zrobić. Dobrze ci idzie. Zajebistym tempie. Dawaj. Mogę dłużyć? Si.
zajebiście w stanie ćwiczenie. Czyli kończymy się na to, co? Będziemy się zobaczyć, co będzie widać z kanałka. I teraz tak, prawa ręka, lewa noga. O kurwa, może nie wiem co. Ręka. Tak, tylko w tym samym momencie noga, nie? A noga która? Przeciwna. Ręka zostaje, ręka zostaje. Ręka zostaje z drugą stroną. Zostaw rękę. Kurwa, powiedziałbyś już stop. I teraz jeszcze jeden. I stop. Jeszcze dwie serie. Jeszcze dwie. Tak. Nie mogę tego kurwa zatumać. W głowie. Coś zostało. A coś kurwa poszło. Właśnie zakończyliśmy trening. Robię jest po treningu trochę zmęczone. Nie umie się wysłowić. Tak. Z brzydkiego kaczątka w pięknego łabędzia, bo to chciałem powiedzieć na początku. Przeistaczam się powoli, tracąc moją tkankę tłuszczową. Dzięki Norbercik za to, że mi pomagasz w tym. A, tak. Znaczy ja ci pomagam, żebyś się wzmocnił, bo tak to. Żebyś się ruszał jak człowiek. No dokładnie. Sam, moje samodzielne treningi na pewno nie mają takiej efektywności jak z Norbertem. Nikt nie jest mi w stanie powiedzieć, co robię źle. Tyle tylko, że mogę sobie to oglądnąć później. Treningi z tobą, bo sam swoich nie nagrywam. Nagrałem dwa i tyle. Coś mam powiedzieć? Sumarycznie, że zrobiliśmy 18 podciągnięć, chin-upów. Także za niedługo będziemy się przeistaczać to, żeby zrobić już normalne podciąganie na chwytę. Wrzuciliśmy dzisiaj Australian Pull-Upy, raczej no, wrzuciłem je w trening, bo będziemy regresować trochę jednak ten na początku pull-up, żeby mógł się Robercik podciągać już normalnie na chwytę. Normalnie? To znaczy ile podciągnięć? Nie, sobie? Tak. Zaczniemy od jednego, tak jak robiliśmy chin-upy. Powolutku do góry. Aha, z tym na chwytę, tak? A jeśli chodzi o chin-up, to ile powinienem w normalnym treningu? Na przykład 4 serie po 10? Czy... Nie no, 4 serie po 10 to jest bardzo dużo już podciągania. To jest już zaawansowany gość. Jakbyś był zaawansowanym gościem, no. To tak. Nie no, myślę, że tak. Do czego dążymy? Z chin-upem czy z... Z chin-upem. No, żebyś zrobił w treningu 10 ruchów. W jednej serii? No. To jest dużo. A z tym? Z nachwytem? Tak, żeby zrobić 1-2 ruchy. No co? To kurwa, to zrobię. To teraz zrobię. Dalej. To ławeczka mi trochę pachnie. Myślałem, że tu kurwa jakieś specjalne popiato. Szary. A?
A, to ci przeszkadza. No nie, aha, że tutaj. No to nie, tutaj. No aż tak nie, nie, nie. Dobra, no spróbuj. Co teraz? Nie no, trochę jest trudniej. Trochę okay. Jest trudniej. To że tutaj mniej biceps pomaga. Główki przytrzymałeś, byś przytrzymał góry? No, ale jedno zobaczyliście w tym odcinku. Cel można osiągać na przestrzeni miesiąca. 1 kg. To jest takie realistyczne. Jak dla kogoś 1 kg jest nierealistyczny, to można zawsze zrobić pół kilograma. Pół kilograma. Nie no, ten miałeś cel, żeby ważyć 80, waga pokazała 79, więc... No ale wiesz, u mnie to jest sinusoida. Ja mogę mieć za 2 dni już 80. Ale na koniec miesiąca, bo teraz sobie wyznaczymy nasz cel. Piwa nie piję. Znaczy piję, ale nie w lecie. Na 12, znaczy na 1 grudnia będzie 79 i to sobie tu oficjalnie wpiszemy na następnym terenie. Pewnie będzie 78. Co? Pewnie ci pokażę 78. No to okej. Okay. To co będzie na in plus, to jest... Ale co, do 75 czy niżej? Na razie do 75, ale są zakusy na to, żeby na koniec wakacji ważyć 70-72 kg. Ale tkanki mięśniowe by trzeba było przybrać. Możemy to robić, no nie wiem. Ja najbardziej mi przeszkadza moje zatłuszczenie trzewi, bo tak mi się kojarzy, że tam po prostu dużo tego w środku siedzi. Jak nie będę widział trochę tego brzucha, to dalej będę miał w głowie, że tam kurwa trawi mnie tłuszcz od środka. Dobra, czyli... Dobra, nie będę tego mówił, chciałem powiedzieć coś bardzo wąskiego, bardzo a... Chciałem powiedzieć, że musimy dążyć do tego, żebyś wyglądał jak Etiopczyk. Czyli muszę iść na solarium. Dobra, koniec wygłupów. No, także zachęcamy do śledzenia dalszego progresu mojego. A być może w kolejnym odcinku zobaczycie trening Norberta samodzielny, bo obiecał, że coś takiego zrobi. Zrobi ja go nie umiem ćwiczyć. Zrobi go być może dzisiaj. Ja nie umiem ćwiczyć. I zrobimy z niego fajny filmik. I na którym może Norbuś coś poopowiada. I zobaczycie, czy kura może być mądrzejsza od jajka. Dzięki. No. Pozdrawiamy. No mam podrobne. 1 listopada. Czyli ten dzień, który powinienem ważyć ze świątynią. Patrzę, no jak idzie, ale nie jest to patrzę. Ach, chuj z tym. Siema, to Dresy. Dzisiaj jest 1 listopada, czyli ten dzień, w którym powinienem ważyć 80 kg. Na poprzednim treningu Norbert weryfikował tą wagę. Razem byśmy to robili. Udało się. 80 kg, nawet trochę mniej. 79. Natomiast tak jak wspomniałem wcześniej, u mnie to jest taka sinusoida. Czyli ta waga leci w dół, ale czasem idzie do góry. Czasem po prostu jest ponad to, co sobie zaplanowałem. I tak to niestety bywa. Nie da się zrobić tego liniowo, spadkowo, że to takie są oczekiwania, ale tak to nie wygląda. Korzystając z tego dnia i mając Was jako świadków, podbijam sobie kolejny cel i na 1 września zakładam, że będę ważył 79 kg. Co to znaczy? To znaczy, że przekraczam magiczną barierę 80. Przy 79 mój kalkulator BMI być może pokaże mi, że już nie mam nadwagi. Będę oczywiście na granicy pomiędzy normalną wagą, a nadwagą, ale nie będę się już świecił na pomarańczowo. Przypominam, że nadwaga to nie to samo co otyłość. Otyłość to już jest bardziej doprowadzenie się do takiego stanu, z którego dużo ciężej wyjść. Nie pamiętam jak to było u mnie, ale przy 95 kg, przy wzroście moim 177, zdaje się, że byłem właśnie na tej granicy, że przekroczyłem tą granicę pomiędzy nadwagą a otyłością. To już jest historia. Natomiast
piszemy sobie dalszy cel, a będzie to 79 kilo. Skoro jeśli mam to 79 kg na dzień dzisiejszy, no to może po prostu celuję w to, żeby to utrzymać. Będzie mniej, będzie fajnie. Natomiast 79 kg w tym dniu, ups, chciałbym, żeby było. Pozdrawiam z tych pandemicznych czasów.